lekcję. Być może słyszeli Państwo o aplikacji Meetinga. Jest to czołowa aplikacja eventowa w kraju. Bardzo często wspomaga targi, konferencje czy inne wydarzenia właśnie tego typu. Już za chwilę na scenie pojawi się, można powiedzieć, współtwórczyni tej aplikacji, która obecnie jest Senior Product Owner w AudioMe. Mogę powiedzieć, że ostatnio dużo się mówi o sztucznej inteligencji, również o niej także już za chwilę usłyszymy, a Ilona Leoniewska uwielbia sport, góry, języki obce, jest świeżo upieczoną mamą i dzisiaj niestety będzie musiała bardzo szybko wracać do swojego maleństwa, także zostanie z nami po naszym oficjalnym spotkaniu, ale tylko kwadrans, także już uczulam, że jeśli ktoś będzie chciał zapytać Ilonę o coś bardzo ważnego, to będzie mało czasu. I jeszcze kilka słów do naszych internautów. Państwo również możecie zadać pytanie naszym prelegentom. Wystarczy za pośrednictwem naszego czatu wpisać konkretne pytanie i ja postaram się także je zadać. A to, że Ilona uwielbia języki obce, niech świadczy to, że przysłuchiwałem się jej rozmowie, kiedy dzwoniła do swojego męża. Rozmawiali w trzech językach. Zakładam, że był to jeden mąż. Ilona Leoniewska, wielkie brawa. Dzień dobry wszystkim. Będę kontynuowała wątek twój, Paweł, o sprzedaży i o popełnieniu wszystkich błędów, o których ty mówiłeś, bo chyba 90%, jakie wymieniłeś, zrobiłam to samo. Także myślę, że będziemy mogli kontynuować też tę dyskusję. Jeżeli chodzi o... Zaraz, muszę zacząć ja ze swoją prezentacją. To zacznę od tego, że na początku, jak założyłam swoją firmę, też na studiach, zaraz po, 25 lat chyba miałam, jak to się stało, też ze swoje pieniądze, też kolejny błąd, też się nic nie nauczyłam, to oczywiście. Więc tak naprawdę wszystkie te rzeczy, o których mówił Paweł, też mi się zdarzyły. Ja co prawda firmę sprzedałam po bodajże chyba 5 czy 4 latach i też opowiem, jak do tego doszło. I później po sprzedaży firmy zarządzałam sprzedażą w Escola i tak naprawdę w żadnym momencie nie lubiłam sprzedaży, autentycznie. Jakby to, że z kolegami, z którymi założyliśmy firmę, oni byli programistami, ja bardziej się znałam na tej sprzedaży i na w ogóle tworzeniu produktu od samego początku, dlatego pracuję teraz jako senior product owner. Stwierdziliśmy, że kurczę, fajnie jest mieć swoją firmę, niezależni będziemy skalować, kurczę, miliony będziemy zarabiać, nie? No fajnie, nie? Przez pierwszy czas, mam takie wspomnienie, jak zaczynaliśmy pracę i jak siadaliśmy tak, pamiętam pierwsze dni, otwieramy te komputery, no to zaczynamy pracować, nie? Jakby, no kurczę, to było tak bez sensu, że aż wstyd mi o tym mówić, jak to sobie przypomnę. Potem dopiero zdecydowaliśmy, że faktycznie zrobimy produkt, będzie on skierowany do konferencji i targów i tak dalej. No ale to było potem, to minęło trochę czasu, zanim do tego doszliśmy. Przez pierwsze kilka miesięcy to tak naprawdę coś sobie tam klikaliśmy w tym komputerze, coś sobie patrzyliśmy, gadaliśmy. Na koniec dnia zawsze oglądaliśmy sobie Takeshi Castle. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to może lepiej nie zaglądajcie do internetu. W każdym razie tak to było i... Serio, będę tutaj zgłębiać te rzeczy, dlatego tak bardzo miejsca dużo poświęciłam na sprzedaż, chociaż o AI-u będę mówić jako temu, co wam ułatwić może sprzedaż, natomiast na pewno do tego będę nawiązywać. Także o sprzedaży powiem, o liczenie, o tym jak sprzedawać skutecznie, jak szukać tych problemów klientów, o których mówił Paweł, bo to jest tak naprawdę podstawa i dlatego najwięcej miejsca poświęcam właśnie sprzedaży. Trochę o procesach, bo znowuż wszyscy w startupie są od wszystkiego, każdy się zajmuje wszystkim, koniec końców nikt się nie zajmuje tymi najważniejszymi aspektami, którymi trzeba się zajmować, a już na pewno nie w sposób żaden usystematyzowany, no nie ma na to planu po prostu. Zapominamy o sobie. O tym, że w ogóle się przestajemy rozwijać czasem, bo nie mamy czasu, bo nie ma takiego kursu, nie ma tego szkolenia. Bardzo dużo wymówek jesteśmy sobie w stanie znaleźć, byle tylko nie rozwijać się, nie poświęcać tego czasu na siebie. I na koniec ludzie, zadaję tu takie pytanie, czy w dobie AI jest takie hard skills są ważne, czy raczej nastawienie, czyli kogo szukamy tak naprawdę do pracy z nami. I zaczynając, od lead genu, czyli skąd tych klientów, że tak naprawdę brać, no to na samym początku, w ogóle zanim dotkniemy jakiegokolwiek narzędzia, bo często się dyskusja sprowadza, to jest narzędzie takie fajne, to może to lepsze, a może zobacz, jaka tu długa lista funkcji. No niekoniecznie, bo tak naprawdę musimy zidentyfikować ten najpierw swój segment klienta, czyli do kogo my w ogóle będziemy rozmawiać, potem
czy my właściwie definiujemy jego potrzebę, jego problem, może tak naprawdę tutaj bardzo dużo czynników powinniśmy wziąć pod uwagę. Czy my, nasz produkt, nasza usługa jest czymś, co i my ją sprzedajemy, to ta rzecz jest korem biznesu naszego klienta, czy jakimś tam side projektem, gdzie może żyć w sumie i bez tego, tak? Więc bardzo dużo tutaj czynników powinniśmy wziąć pod uwagę. No i na koniec, z jakim my komunikatem do tego klienta wychodzimy, to tak naprawdę znowu działalność Pawła, natomiast my się musimy skupić na tym, że ten nasz komunikat, on musi wynikać z tych poprzednich dwóch punktów. I teraz tak, znowu, chociaż jestem product ownerem i choć produktami się zajmuję bardzo długo, to na to wszystko, co robimy, musi być client oriented, nigdy product oriented, bo jeżeli my się fokusujemy na tym, że my sobie wyklikamy ten nasz super produkt, upieczemy ten chleb czy cokolwiek innego, to tak naprawdę nie zbliży nas to ani o krok do tego, żeby nasza firma się skalowała, żebyśmy rośli. Dlatego na początku zaczynamy od identyfikacji i segmentacji tego klienta, od szukania wspólnego mianownika tej całej rzeszy ludzi, tak jak tutaj siedzicie Państwo, to jaki jest Wasz wspólny mianownik, do którego możemy dostosować naszą komunikację. O Canvasie pewnie słyszeliście, biznes model Canvas, ja o tym będę mówić dalej, ale analizując tego klienta, najpierw szukamy tego wspólnego mianownika, potem jak już mamy ten segment, spójrzmy na to, propozycję wartości naszego klienta, na tym, czego on potrzebuje, jakich kluczowych partnerów, jakich kluczowych zasobów i tak dalej. Potem personalizujemy tę komunikację. Tu też oczywiście AI może bardzo szybko i bardzo łatwo nam pomóc, natomiast jak już zidentyfikowaliśmy segment, zidentyfikowaliśmy te potrzeby, możemy przechodzić dopiero do lead genu. I to znowu też tutaj nie ma czegoś takiego, że uruchamiamy sobie jakiś automacik i on tak nam pyk magicznie, tu masz klient, klik, 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 klik i wyskakują wam klienci. No nie. Tak też nie działa i tutaj sam LinkedIn też nie pomoże, dlatego trzeba wychodzić do ludzi i ja tu kilka takich elementów zaznaczyłam i one uważam są bardzo, bardzo ważne. Oprócz konferencji, targów i tak dalej, czyli takiego face to face z klientami, trzeba niestety się ruszyć z biura, z domu, żeby znaleźć tych klientów, to i samego marketingu, to same modele biznesowe naszych produktów czy usług mogą przyjąć formę lead genu, czyli na przykład jeżeli mamy produkty, które sprzedajemy w formule open source, na przykład częściowo wolnego oprogramowania albo na przykład w formule premium, pozwala to na generowanie bazy użytkowników, którzy są gotowi zapłacić za Twój produkt lub Twoją usługę. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie, to kosztuje, nie wiem, x złotych i koniec. Te modele wspierają lead generation. I teraz o tym modelu biznes model Canvas, na pewno widzieliście już w swoim życiu taką tabelkę. Ja bardzo zachęcam Państwa, żeby nie myśleć o takie, czasami się brainstormingi w firmach organizuje, no to jaka jest nasza propozycja wartości? Okej, tylko że nasza propozycja wartości nie powinna być naszym przedmiotem naszej rozmowy, tylko mówimy o biznes model Canvas naszego klienta, o jego propozycji wartości, bo to my chcemy się stać jej częścią, o jego kluczowych zasobach i tak dalej, bo to my chcemy się stać kluczowym zasobem naszego klienta, kluczowym partnerem i tak dalej. To powinien być fundament w ogóle dyskusji o tym, o naszej propozycji wartości. I teraz jak AI tutaj może pomóc? O dwóch pluginach chciałabym powiedzieć. Ask your PDF. Czasami jest tak, że musimy szybko przeanalizować jakiś dokument, który ma na przykład 300 stron. Czasami są to na przykład sprawozdania finansowe, a propos, żeby się dowiedzieć, czy nasi klienci mają pieniądze, polecam. Albo na przykład informacja dodatkowa tam. Często są fajne ciekawostki, które klienci, które firmy wpisują. Dlatego ten plugin pozwala nam przeanalizować fajnie dokument pod kilkoma kątami, które nas interesują. Kolejna rzecz, kolejny plugin jest, się nazywa to AA Summarize App. Często jest tak, że nasi klienci potencjalni są na przykład gośćmi w podcastach albo w filmach jakieś występują na YouTube i tak dalej. Często mamy dostęp do subskrypcji i nie chcemy oglądać na przykład, nie wiem, półtora godzinnego filmu albo słuchać półtora godzinnego podcastu, ale bardzo się chcemy dowiedzieć, czy ten gość mówił o czymś. I tutaj nie ma tak, że Command F czy tam Control F, jak ktoś korzysta z innego systemu, ale o koncepcie, który nas interesuje, czyli na przykład jeżeli sprzedajemy, niech będzie tą aplikację eventową, to czy on w ogóle rozmawia o organizacji konferencji i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo fajny plugin, którym pomoże.
Kolejnym ciekawą rzeczą i zastosowaniem AI jest stworzenie sobie tak zwanego sparring partnera. I to jest super w momencie, kiedy nie mamy doświadczenia kompletnie w sprzedaży i z bardzo niewieloma klientami albo w ogóle nie mieliśmy do czynienia, albo pierwszy raz w ogóle to jest dla nas pierwsza rzecz, którą robimy. Możemy wytrenować, poprosić AI, żeby ChatGPT, żeby się zachowywał tak jak nasz klient. I pomimo tego, że na przykład, że ja odbyłam rozmów sprzedażowych już naprawdę za dużo, to za każdym razem potrafili mnie klienci zaskoczyć. I to czasami są to pytania tak niesamowite, że wow. Także AI, no jeżeli mu wydamy pewne komendy, czyli zachowuj się jak, możecie mu nadać na przykład cechy złośliwy, znudzony i tak dalej, to jest bardzo fajne. Określić sobie wielkość tej firmy, czy szuka problemu, czy nie. Trenując i prosząc ChatGPT, żeby się tak zachowywał, podpowiada nam bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, o których ja bym nie pomyślała, żeby zapytać. I to jest super, dlatego że przygotowując się do realnej rozmowy z klientem, mamy tak naprawdę gotową listę punktów, która może nam pomóc się przygotować zawczasu, że nie zostaniemy zaskoczeni. Co dalej, jak już się zbierzemy? Czyli zgromadziliśmy sobie dane, przeanalizowaliśmy sobie transkrypcje, PDF-y, zebraliśmy doświadczenia z wywiadów z naszym sparring partnerem. Podzielmy te wszystkie rzeczy, które udało nam się zgromadzić, czyli na przykład mój segment klienta ma taki i taki problem, wybierzmy jeden, podzielmy to na koszyki, wybierzmy taki jeden obszar i wygenerowanie kolejnych komunikatów, czyli na przykład jak powinnam się komunikować z tym klientem. Oczywiście wszystko zależy od formy, czy to na przykład, nie wiem, sekwencje wiadomości na LinkedInie, czy na przykład jakieś prezentacje, które robimy dla klienta, czy na przykład treści na stronie, wpisy na blogu i tak dalej, tych potrzeb kontentowych jest bardzo dużo. Natomiast to nam pozwoli wystartować z jakimś komunikatem, który jesteśmy pewni, że uwzględni wszystkie rzeczy, o które nam chodzi. I tutaj widzę, że się już pojawiło. Na końcu tego procesu znowu jest ten lead generation, czyli zwróćcie uwagę, jak bardzo długą drogę przechodzimy od początku w ogóle myślenia o sprzedaży i wybierania tego naszego segmentu klienta do momentu, kiedy my w ogóle zaczniemy te lidy generować. I tak jak mówiłam, wyjście do ludzi jest czymś super podstawowym. Nie możemy polegać tylko na tym, że sobie usiądziemy przy biureczku i będziemy sobie siedzieć i klikać i nam będą tak klienci wskakiwać. No tak się na pewno nie stanie. Bardzo zachęcam do tego, żeby od samego początku korzystać z CRM-a jakiegokolwiek, jakby żeby to nie był Excel, bo Excel jest jakby fajny, jest to mocarne narzędzie, wszyscy lubimy, bo pozwala liczyć i pomaga liczyć, także jakby Paweł znał może wcześniej, to by szybciej się nauczył, nie wiem, błędów popełnił. Natomiast na co nam pozwala system CRM? Przede wszystkim na realizację KPI-ów, czyli Key Performance Indicators. One nam mówią, czy my zbliżamy się do naszego celu, który sobie założyliśmy. Trzeba mieć też cel, to też fajnie o tym pamiętać, fajnie, jak on jest wyrażony liczbą, więc CRM nam mówi, ok, jakby w tym miesiącu idziemy w dobrym kierunku albo nie idziemy w dobrym kierunku. Także bardzo fajnie, że to w CRM-ie się znajduje. Pomaga w onboardingu, czyli na przykład jeżeli ktoś dołącza do naszego zespołu, to nie musimy mu tłumaczyć, no to my sprzedajemy, proces sprzedażowy wygląda tak i tak i tak, tylko to już po prostu jest w systemie. Kolejna rzecz, o której już mówiłam, ale podkreślam jeszcze raz, proces. On jest ekstremalnie ważny, ponieważ możemy zidentyfikować, jeżeli nasz proces sprzedażowy jest długi, nie jest taki szybki, nasi klienci podejmują decyzje na przestrzeni kilku miesięcy, załóżmy tak jak w przypadku IT to wygląda, to my widzimy na którym momencie naszego procesu sprzedażowego klient mówi nam dziękuję, a to jest bardzo cenna wiedza, bo to zależy, czy on mówi nam dziękuję w momencie, kiedy już ofertę otrzymał, w momencie, kiedy negocjujemy umowę, albo może w ogóle nie dostał oferty, a na przykład nikt go nie obsłużył. Tak też może być, więc ta wiedza jest absolutnie bezcenna do tego, żeby rozwijać sprzedaż. No i na końcu CRM na koniec dnia generuje nam dane w postaci zorganizowanej z Excela, tabeli, jak JSON, jak potrzebujemy. W każdym razie są to dane zorganizowane i usystematyzowane w taki sposób, które łatwo jest później analizować. I teraz tu dwa screeny z CRM-a, z którego ja osobiście korzystałam przez lata. Nie wiem, czy można mówić nazwy, ale
Live Space to jest. W każdym razie tu jest po prawej stronie, widzą Państwo dążenie do KPI-ów, czyli czy jesteśmy blisko, czy nie jesteśmy blisko. Natomiast tutaj jest proces sprzedaży i właśnie o nim mówię, że musimy wiedzieć, czy na przykład klient nam odpada w momencie ofertowania, przed, czy w ogóle przy próbie kontaktu. To jest ekstremalnie bezcenna wiedza, bo wtedy wiemy, kiedy i w którym momencie, w którym obszarze mamy reagować. Bez tego idziemy na ślepo, to jest bez sensu. No i na koniec taka przykładowa tabela, jaka ja fajnie można wykorzystać. Znowu, to można zrobić Excelem, ale tu trzeba naprawdę już maestrii w tym wykorzystaniu tego narzędzia. Z czatem GPT jest łatwiej, bo wystarczy wkleić link do tabelki. Więc po wrzuceniu takiego, to jest bardzo przykładowa tabela, ale przede wszystkim pokazuje tutaj złożoność danych i w momencie, kiedy się wrzuci tę tabelę do czata GPT i poprosi, wcześniej było to Advanced Business Analysis, teraz ten element jest już w samym czacie GPT, więc nie trzeba tego szukać i włączyć osobno. W każdym razie wrzuca się tą tabelkę do Excela i prosi się czata, aby przeanalizował te dane. I on wypluwa pewne trendy, które nie są zauważalne tak od razu, a dla nas w kontekście naszej sprzedaży są bardzo bezcenne, dlatego że pozwalają nam na poproszenie AI o sugestie. Hej, no mam takie dane, widzisz to. Może masz jakieś sugestie, co mogę zrobić, żeby tą sprzedaż ulepszyć? No i AI wtedy odpowiada, pewnie. Możesz na przykład zaproponować specjalne stawki dla jakiegoś tam obszaru, dla tego i tego segmentu klientów. W sumie tak. Potem AI mówi też, możesz coś spróbować z pakietami dla konkretnego segmentu, bo przeanalizował twoje dane i dla konkretnych produktów na podstawie tych trendów, które zauważył. Może też ci zasugerować, hej, a może jakiś nowy produkt, nowa usługa, której ty nie masz, ale tu idealnie pasuje. Także naprawdę to jest, możecie do tego dojść pewnie na spotkaniach z zespołem, jeżeli macie bardzo dużo ludzi, gorzej jak jest 2-3 osoby w dziale sprzedaży, więc już takiego fajnego brainstormingu nie zrobicie. No a AI wam tym pomoże na pewno trochę świeżej wiadomości dostarczy. Mówiłam o procesie przyznam szczerze, jak zaczynałam pracę w tej firmie, której pracuję teraz, nie było wiele rzeczy też ustrukturyzowanych. I ja zaczynając pracę chciałam bardzo pracować w formule Agile'a, czyli w takiej metodyce pracy, która pozwala na zwinne zarządzanie projektami. Ja pracuję w IT, więc tutaj Agile jest wtedy mile widziany. Natomiast żeby to fajnie opisać w formie dokumentu, który będzie dostępny dla wszystkich członków zespołu, to AI bardzo fajnie w tym pomaga. Czyli prosimy wtedy czata GPT, pracuje jako, czyli daje mu background. Ważne jest to, żeby mu pokazać, po co ten proces będzie wykorzystywany. Poproszę o dokument, który opisuje konkretne wymogi, czyli na przykład chcę pracować w Agile'u, chcę pracować w jakimkolwiek innym systemie i będę korzystać z takich narzędzi, jak w moim przypadku, na przykład to jest Jira i Confluence, w waszym przypadku może być coś zupełnie innego. A czat odpowiada ci w fajnym daje ci fajny ustrukturyzowany dokument, który zawiera wszystkie te nagłówki, których ty potrzebujesz, żeby stworzyć taką bazę do utworzenia takiego workflowa. Podejście procesowe naprawdę usprawnia działanie zespołu i przede wszystkim nie ma takich momentów, że tracicie czas. A to jest szczególnie na początkowym, zawsze jest, ale szczególnie na początku boli najbardziej, bo tak naprawdę przejadane jest kupa czasu, bo nie możemy się dogadać, nie wiemy jak to zrobić, a potem jak musimy zrobić to jeszcze raz, to tak naprawdę popełniamy znowu te same błędy wcześniej, więc takie podejście procesowe do zarządzania projektami naprawdę oszczędza nam czas i pieniądze, koniec końców. No i teraz to, do czego chciałabym o tych nauce. Ja na przykład, tak jak już była mowa z tymi językami, to tak naprawdę można coś lubić i tak dalej, chętnie się wtedy uczymy. Czasami na przykład musimy się wyspecjalizować albo nauczyć pewnego obszaru, który nie do końca lubimy, ale bardzo musimy zrozumieć, żeby móc skutecznie prowadzić firmę, jak już się zdecydowaliśmy na jej założenie. Więc nie możemy od problemu uciekać, bo to jest chyba najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. Dlatego bardzo zachęcam. Ja się na przykład zaczęłam niedawno uczyć z AI-em kilku nowych rzeczy i dając background znowu, że pracuję na przykład i tak jest mi to potrzebne tego i tego, chciałabym się nauczyć
konkretnej rzeczy, nie wiem, JavaScriptu, niemieckiego, czytania próby diagramów UML, you name it. Tutaj tak naprawdę może być wszystko. Czat pozwoli ci, znaczy czat wyjaśni ci rzeczy, czat pozwala poćwiczyć, czyli daje ci zadania, jest tak taki nauczyciel i to jest naprawdę fantastyczne narzędzie i nie mówię, żeby tutaj wierzyć w każde słowo, które tam przeczytamy i tak dalej, natomiast baza, którą on pozwoli na wystartowanie w ogóle, żeby nie być takim totalnie zielonym, jest zdecydowanie naprawdę niesamowita i gorąco polecam, żeby nie było takich wymówek, że nie mogę, nie mam czasu na kurs, coś takiego. Chwila z czatem, 10 minut dziennie i naprawdę to potrafi dużo zmienić. No i na koniec taka rzecz, która jest, dodałam to na koniec, ale ona jest bardzo ważna. Możemy, wybierając ludzi, z którymi będziemy pracować w swojej firmie, jak już mówię, ją założymy i się zdecydujemy na to, fajnie by było, żeby oni nie byli, tak jak znowu, to jest mega ważne, bo to też to samo popełniłam, żeby oni nie byli tacy jak my, bo na koniec każdy będzie zajmował się wszystkim jedną rzeczą, natomiast wszystko inne będzie odłożone i to może się zdarzyć tak, że po kilku latach odkryjemy, kurczę, totalnie zaniedbaliśmy jakiś tam obszar i nagle musimy wszystko to odkręcać od samego początku, popełni się bardzo dużo błędów. Unikajmy tego właśnie przez zatrudnianie takich odpowiednich ludzi, którzy nie są kimś takimi jak my. Druga sprawa. Czy doświadczenie, czy nastawienie? Oczywiście ludzie doświadczeni, ludzie z bardzo wieloma takimi twardymi skillami są drożsi, jasne. Pytanie, czy nastawienie, bo na przykład są osoby, tak jak też miałam kilka takich doświadczeń, mega zmotywowani do pracy, którzy nauczą się wszystkiego, prawie powiedzmy, ale dadzą taką mega ważną energię, która czasami w trudniejszych momentach może doprowadzić do tego, że jednak jeszcze zostaniemy na tym rynku, jednak jeszcze sprzedamy i jednak spróbujemy zrobić pivot, też takie ważne słowo, czyli zmianę, coś, co przestawimy klocki, żeby nasza firma szła w innym kierunku. I to wszystko. Jeżeli chodzi o przykłady, takie mała kryptoreklama, a jeżeli chodzi o przykłady zastosowania AI w biznesie takiej praktycznej, to polecam książkę, która nie będzie niedługo wydawana. Wydajniej.pl, tam na stronie znajdą Państwo wszystkie ważne informacje na ten temat. Ja dziękuję za uwagę. Jak najbardziej zasłużone brawa. Ilona, możesz sobie tak jak Paweł usiąść na chwilę, jeśli się zmęczyłaś, chociaż w pociągu się jeszcze nasiedzisz dzisiaj do Warszawy. Ale ja bardzo dziękuję Państwu, że jesteście czujni. Mówię teraz do internautów, nie wiem do której kamery mogę pomachać, ponieważ mamy pytanie od Krainy Twórczości, Zawody Przyszłości. Pytanie brzmi, Ilona, posłuchaj. Słucham. Czy osoba obsługująca klienta ma być przede wszystkim kontaktowa, czy ma też wprowadzać dane do CRM i mieć umiejętności analityczne? Tak zostało. O, to jest dobre pytanie. Gratulujemy. To jest dobre pytanie. Gratulujemy pytania, dobre pytanie, więc będzie pewnie wyczerpująca odpowiedź. Tak, musi wprowadzać dane do CRM, a w sensie tu nie ma tak, że nikt nie pracuje z CRM-em, bo to jest jeden z problemów takich klasycznych sprzedaży. Ludzie nie chcą, wszyscy wiedzą, co to jest CRM i tak dalej, ale absolutnie nikt nie robi tego systematycznie, albo bardzo rzadkie jednostki. Stąd też bardzo ważne jest, żeby zespół od samego początku wiedział, że to jest takie narzędzie, którym pracujemy codziennie. Nie raz na miesiąc, bo mamy zebranie i musimy zebrać sobie wszystkie te dane. Absolutnie nie. Jakby to musi wejść w krew. I to nie powinno być w ogóle elementem wyboru, czy to musi być po prostu. Więc, a na pewno jeżeli chodzi o samą komunikatywność, to w sprzedaży powinny pracować, dobrze by było, żeby tak było, osoby przede wszystkim komunikatywne, bo czasami jak jest problem i klient musi o tym wiedzieć, to są osoby, które nie dzwonią, nie czekają i czekają do ostatniego momentu, aż to klient sam zadzwoni, jeżeli coś jest nie tak. A to chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić, więc ten komunikatywność i komunikacja z klientem jest absolutnie czymś super podstawowym.
Dziękuję Tobie bardzo. Czy ktoś z Państwa? Mamy dwa pytania, to może zacznijmy tutaj. I to będą niestety tylko dwa, na które możemy sobie pozwolić. Jeśli tam widziałem jeszcze jedną rękę, ale będzie okazja albo na maila do Ilony, albo być może uda się jeszcze Ilonę złapać po naszym spotkaniu. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Ilono. Ja mam na imię Szymon i dziękuję Ci za wnikliwą prezentację. A wspomniałaś o tym, że GPT niejednokrotnie potrafił Ci wygenerować odpowiedź, której się nie spodziewałaś. I jestem ciekawy Twojej opinii, czy według Ciebie AI jest kreatywna? Jakby definicja czasami kreatywności przynależą ponoć tylko człowiekowi. Nie wiem, czy maszyna może być, bo na razie maszyna to jest tylko maszyna i narzędzie. Nie wiem, czy tu użyłabym słowa kreatywność, ale na pewno to, że daje różne odpowiedzi, nie różne, a obszerne, nie wynika z jej kreatywności, a wynika z tego, że jako maszyna widziała takich dokumentów bardzo dużo. Więc to raczej chodzi o to, że załóżmy, jeżeli mówimy o założeniu sklepu internetowego, to my możemy sobie przewidzieć x obszarów, które musimy pokryć, tam powiedzmy od designu, przez jakieś tam skrypty dotyczące SEO i tak dalej, po na przykład maintenance, a się okaże, że tam jest jeszcze szereg punktów, czyli na przykład jakieś integracje, coś cokolwiek, jakby wymyślam teraz, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi, że AI widziało takich dokumentów opisujących wymagania sklepu internetowego miliony, a ty tylko 3 i to jest ta różnica. Mieliśmy jeszcze jedno pytanie, tam widziałem rękę uniesioną, tak jest. O, tam jest pan, bardzo proszę przyjąć mikrofon. I to będzie już ostatnie pytanie, ponieważ jeszcze jedna prelekcja przed nami. Ale jak wspomniałem, będzie okazja na networking. Dzień dobry, dziękuję bardzo za prezentację. Ja jestem copywriterem i dziennikarzem i mnie tak bezpośrednio stosuje ten AI. I chciałbym zapytać, czy pani widzi taką przyszłość, gdzie w wydziale marketingu w ogóle nie ma człowieka, a wszystko tego robi AI. Dziękuję. W sumie za długi czas może, ale mimo wszystko wydaje mi się, że kreatywność, i tutaj właśnie to słowo wtedy pasuje, marketingu polega i długo będzie polegać na oryginalności. Czy stać AI, oczywiście AI już teraz jest wykorzystywana przez autorów książek i tak dalej i na pewno tej oryginalności nie można jej odmówić. Natomiast często jest tak, że żart albo jakaś rzecz marketingowa odbywa się w pewnym kontekście. I często są to konteksty, które odbywają się tu i teraz, a AI bazuje na jakichś danych sprzed X z jakiegoś tam okresu. Więc tego momentu i przewaga człowieka polega na tym, że my żyjemy tu i teraz i czasami decyzje sprzedażowe, zakupowe i tak dalej są podejmowane też tu i teraz, więc to jest nasza przewaga. Także nie wydaje mi się, że AI zastąpi to tu i tak, tak szybko, ponieważ my działamy tu i teraz w momencie, natomiast AI ma dane z przeszłości, więc nie aż tak szybko. Dziękuję Tobie, Ilona. Jeszcze raz proszę, dzięki. Gorące brawa dla Ilony. Dzięki.